Spowiadam się w Bogu Wszechmocnym i mam nadzieję, że Wam przecież dziś odmową uczynić niezbędne. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka. Przed Bogiem Najświętszą zawsze jest wszystkich aniołów świętych i Was bracia i siostry. Powód zwęcenia do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje do nami Bóg Wszechmocny. I odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Na skałę, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda.
i ludzce spokoiste pragnienie. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej i nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i Pana wystawiali na próbę, mówiąc: czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie? Oto słowo Boże. Kto ci mówi, daj mi się napić,
bo on prosił, abyśmy, aby dał ci wodę żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam nie pił, i jego synowie, i jego prywatni? Odpowiedzi na to rzekł nie Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła na to: nie mam męża. Rzekła jej Jezus: dobrze powiedziałeś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziane zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że wyrażone jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a taki to czcicieli szukajcie. Bóg jest duchem. Trzeba więc, aby czciciele Jego oddawali mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesja zwany Chrystusem, a kiedy on przyjdzie, objawi nam wszystko. Jestem nim ja, który z tobą mówię. Na to przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, czego od niej chcesz, lecz lub czemu z nią rozmawiać. Kobieta zaś zostawiła swoje zdanie i odeszła do miasta i mówiła ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz. On im odrzekł: ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie między sobą: czyż może mu kto przynieść coś do jedzenia? Powiedział im Jezus: moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie: jeszcze 4 miesiące nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bierą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, także siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żerli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Wielu Samarytanów z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej. Powiedział mi wszystko, co uczyniła. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich został. Pozostał tam zatem 2 dni i o wiele więcej uwierzyło dzięki jego słowu. A do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Oto słowo Pańskie. Jezus. Pierwszy,
zaczyna rozmowę, prosi, pyta, proponuje. Jest nauczycielem życia, jest źródłem nowych narodzin, sprawia, że rodzi się nowy dialog, spotkanie, o którym trudno było wówczas pomyśleć. Żaden rabbi nie rozmawia z kobietą jeszcze dodatkowo z Samarytanką, dlatego dziwili się apostołowie, kiedy przynieśli zakupioną żywność, co on robi. To jest niedopuszczalne. Musimy pamiętać, że Pan Jezus żył w kulturze patriarchalnej. Kobieta była własnością ojca, później męża. Każdy pobożny Żyd modlił się codziennie, odmawiając 18 przykazań. Wśród nich dziękował Bogu za to, że go nie stworzył kobietą. Kobieta nie miała żadnych praw. Ani do nauki, ani czytania Tory, ani nie mogła być stroną w sądzie, bo nigdy kobiecie nie uwierzył. Nie mogła odziedziczyć majątku, bo ojcu, bo mężu. Jej miejsce, jak dzisiaj, że coś mówi, gotowanie, branie z członkami, rodzenie dzieci, a za niewierność nawet groziła jej śmierć. Czym się dopuszczalnym było spotkanie z kobietą, rozmowa w tym miejscu publicznym. Pan Jezus w tym czasie, w jakim żył, łamał te wszystkie zwyczaje. W Ewangelii słyszymy, że kobiety przebywały z Jezusem, szły za nim, słuchały jego nauk, siedziały u stóp. I właśnie te kobiety, które słuchały jego nauki, one znały egzamin w godzinie próby, kiedy wszyscy pod krzyżem uciekli. Kiedy przyznanie do Jezusa groziło śmiercią, one były pod krzyżem razem z tym najmłodszym apostołem Janem. Reszta apostołów uciekła. Jezus musiał ich gromadzić. Znamy ten piękny przykład uczniów do Emaus. A myśmy się spodziewali. Jezus mówi o nierozumni. O nierozumni, czyż tak nie mówiły pisma. I wszystkich gromadził z powrotem do Jerozolimy, do wieczornika. I kobiety były pierwszymi zwiastunami tego najważniejszego wydarzenia w świecie, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Prawdzie apostołowie mówili, no dobrze, no, ale to kobiety były, mówiły, że pusty grób, ale kto by kobietom wierzył? Kto by kobietom wierzył? Samarytanka jest jedną z tych kobiet, którą Jezus rozmawiał, nauczał. Starał się, jak słyszeliśmy, trafić prosto do serca. Znał psychikę kobiet, pragnienie dobra, piękna, uczucia, pragnienia serca, to pragnienie stabilności życia. I mówi, przyprowadź mi mężczyznę, którego kocham, przyprowadź mi swojego męża. Odwołuje się tutaj do miłości. Bo miłość, pamiętajmy, zawsze bramą Boga. Przez miłość Bóg wchodzi do człowieka. O człowieka pełnej miłości, tej prawdziwej mówimy, Boży człowiek, Boży człowiek. Miałeś 5 mężów, ten, z którym teraz żyjesz, nie jest twoim mężem. Ale popatrzmy, że Pan Jezus tutaj nie krzyczy na nią, nie upokarza, nie osądza. A wręcz podkreśla, prawdę mówisz. Mówisz prawdę. A więc czymś bardzo ważnym jest stanąć przed Bogiem w prawdzie swojego sumienia. Jezus nie chce decydować o jej przyszłości. On pragnie, bo ona niejako sięgnęła do tej studni swojego życia, do głębi swojego człowieczeństwa. Nie tylko zobaczyła zło, grzech i zamartwiała się, co będzie, ale wydobyła piękną, dobrą miłość. Zakosztowała tego prawdziwego życia. I przez to stała się czasem źródłem miłości piękna Boga dla innych. Dla innych. On ją prowadzi. Pomału prowadzi, aby samo doszło do przekonania, że kim jest, nie zamartwiała się o siebie, ale jednak otworzyła swoje serce na wodę żywą.
znam prawdę. I pamiętajmy bardzo, że Pan Jezus zna prawdę naszego życia. Nie tylko zło, ale także dobro, które nas jest. Dobro silniejsze od zła. Możemy powiedzieć starsze od zła, ponieważ wpisane w naszą ludzką naturę. I dobro wiele bardziej ważniejsze od tego zła, które może nas teraz krępuje, ale też nie. Jesteśmy często jak te małe dzieci, które upadną gdzieś w błoto i mama dźwiga i przytula i mówi, nie martw się. To samo Pan Jezus przygarnia nas, kiedy zgrzeszymy. I pragnie ten dwóch grzechu zmyć, bo on nie jest nami. I ciągle nas pyta, kiedy w końcu oddasz mi ten twój grzech, który ja za ciebie zaniosłem na krzyż. Kiedy uwierzysz, że moja miłość w usercie zwiększa od twojego grzechu, od twojej starości. Tak więc trzeba stanąć w prawdzie sumienia przed Bogiem i stać się do Niego, do Pana Boga, tą górą, świątynią. Stać się z czasem razem z Nim źródłem prawdziwego życia dla innych, z którego inni będą czerpać dobro, prawdę, miłość. Jeden z młodych księży, którego mianowano kapelanem w więzieniu, opowiadał swoje przeżycie. Kiedy po raz pierwszy szedł do więzienia, tam do kaplicy, poprawić przed świętym wśród więźniów. Długo się modlił, przygotowywał Boże Słowo, a kiedy wszedł, przeszedł wśród nich, zobaczył te kaźmienne, zimne twarze, obojętne, może teraz jak widać grymasę, ten szmer, no sparaczywało go jakoś, zbroziło, klęknął, ustąpił ołtarza, zaprosił go nie modlić, proszę do daru Ducha Świętego, wstał i tak niefortunnie potknął się od stopy ołtarza, że się wyłożył, jak ją mówi. No i śmiech, śmiechu, radości w więzieniu nie było końca. No ale jak się pozbierał, dźwignął i za samo z tym śmiechem, razem z nimi się śmiał, podszedł do Abonci i powiedział, teraz już wiecie, po co do was przyszedłem. Chciałem wam pokazać, że zawsze można powstać, kiedy się upadnie. Trzeba tylko chcieć. Trzeba tylko chcieć. Amen. Bierzmy kiedy. Zachorowali już. Ciebie prosimy.
wysłuchania sprawy. Módlmy się za osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, aby dbały o jak najlepszą więź z Panem Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych. Za zmarłą Wandę, Krystynę, Józefa, Zbigniewa, zmarłych z naszych rodzin, dobroczyńców, aby źródło wody żywej, w którym zostali zanurzeni w sakramencie Chrztu Świętego, wytrysnęło w nich życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Módl się za nas samych, abyśmy jako prawdziwi czciciele Boga oddawali Jemu cześć w duchu i w prawdzie. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, nasze słowa nie są w stanie wyrazić Ci wdzięczności za to, że czynisz dla nas tak wiele, mimo naszych upadków i niewierności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bierzcie i jedzcie.
Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając dodał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie od Jego wszyscy. To jest odmiana kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która z nas i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czynicie na mnie pamiątkę.
znaczyć na ziemi chleb eucharystyczny, który jest dodatkiem niebieskich chwał. Pokornie Cię prosimy, sprawowy w naszym życiu, ukazały się skutki działania Najświętszego Sakramentu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Dopuszczenia koronawirusa COVID-19 ograniczyli wszelkie
wszystkie przemieszczania się po terenie gminy. Nie odprzewodzą ludzie, którzy mówią, że przejechali zło, ale nie chcą powiedzieć, czy badali się, czy są zagrożeni, czy nie. Nieraz po prostu mówią na wysokim tonie, coś to obchodzi. A więc no, nie dziwi się, że takie postanowienia zamknięcie gminy. Urząd Gminy Grudzi będzie zamknięty dla patentów od dnia 16 do 20 marca. Załatwiane będą tylko sprawy konieczne, zgłoszone telefonicznie do Urzędu Gminy. Informujemy, że wiele spraw urzędowych można załatwić telefonicznie, mailem lub poprzez internet. Platforma, małe e i duże, duży liter PUA. Wójt Gminy Grudzi przyznaje jeszcze intencje czarne. W poniedziałek o 7 zawarte kury Gwizyfagacka z Gdansowiem. O 18 rodzince Marii Synów i córki z Piłatowej Zbigniewa Kołpaka w czwartą rocznicę śmierci. We wtorek o 7 zawarte kury Gwizyfagacka. O 18 za Anna Wieciszka Parkurą Marii Sebastiana Gacy. W środę o 7 za Jana Grabowskiej Wielusą rocznicę śmierci i Wanda Kurek. O 18 intencji Trójcy Matki Bożnej Ustającej Pomocy za Józefa Czyszczeń, Świętej Pamięci Józefa Czyszczenia, żonę Józefa Świętkowicza, księdza Antoniego Bożego Błogosławieństwa i łaskę zdrowia dla Antoniego, zdrowia Bożego Błogosławieństwa, opiekę Matki Bożej na Tadeusza, Janinie, Jana, Zofii, Teresy, Wojciecha, Katarzynie, sióstr Agnes i Beatę, chorym widzenia pierwsze piątki miesiąca, także błogujemy wszystkich chorych związanych z tym wirusem, także rodzinny, procentem miłosierdzią zmarłych. Czwarte uroczystwo świętego Józefa objęcie na święcie Marii Panny. O 7 do zmarłych Józefa Mizerę, Józefa Arkadus, Wanda Górek. O 18 w intencji stolarzy naszej parafii i rodzin na święte pamięci Wanda Górek, Józefa Surkę. Piątym o 7 za Wanda Górek, Józefa. O 18 do zmarłych wypominanych za Józefa Franciszka Frowarska. W sobotę o 7 za święta pamięci Sebastiana Gacy Leśniakowej. Druga intencja dziękczyny z Bogną Bożą Błogosławieństwo dla Nikoli w piątą rocznicę urodzin Rampora dla rodzeństwa Jurki i Gabrysia. O 18 za Józefa Hanza w imię pamięci Marii Żony Zyskowej i Wanda Kurek. Przyszła niedziela o 7.30 o Boże Błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla księdza Władysława. Druga intencja za parafią i za święty pamięci Cecylią Rybę w trzecią rocznicę śmierci. O 9.30 za Wanda Kurek, Stanisława Pędzi Mężem Nowakowej w 18 rocznicę śmierci. O 11 za Marka Owocowicę, 5 rocznicę śmierci Stanisława Marii Kuska, Zofię Jakuba Kuskę. O 16 za Mirę Masłowską ze Śniegowej w rocznicę śmierci Annę i Jana Żurek. Modlitwa o zaprzestanie i wyszumianie się epidemii. Ojcze nasz, w pełni prosimy Ciebie, aby koronawirus niesie więcej zniszczeń i aby udało się najszybciej opanować epidemię. Prosimy, aby przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby. Pociesz im rodzinę. Wspieraj i broni personel medyczny walczający wirus. Inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. Panie Jezu, lekarzu naszym duszy ciała, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia. Matko Boże, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna Jezusa. Święty Sebastianie, nakłoniony dobrze mocno do zapobiegania zarazem i wszelkim chorobom zakaźnym, módl się za nami. Pod Twoją obronę sięgamy się.